Witam wszystkich, ja jestem Kador, a to jest drugi odcinek z trybu multiplayer w grze Battlefield 5. Drugi odcinek z tej przedpremierowej wersji próbnej, tej 10-godzinnej wersji próbnej. Póki jeszcze zostało mi trochę czasu na granie, to staram się coś dla was nagrać. Dzisiaj będę chciał grać medykiem, najprawdopodobniej. Jeżeli chodzi o broń, to MP40, którą dopiero co sobie odblokowałem. Więc dzisiaj będzie też taki test właśnie tej broni. Jeżeli chodzi o mapkę, jest to Arras, czyli szczerze mówiąc jedna z bardziej urokliwych mapek tutaj w Battlefieldzie 5. Taka mapka wiejska. Mamy tutaj takie naprawdę bardzo ładne pola rzepaku, których teraz nie widzicie, ale potem je wam pokażę. No taka generalnie bardzo urokliwa mapka. Chyba to jest dopiero drugi raz jak ja na niej gram, więc nadal jej nie znam za bardzo. Weź gościu, no rzuciłem ci apteczkę, wziąłbyś sobie, co? Wziąłem sobie skrzynię z tymi apteczkami, aczkolwiek coś czuję, że zmienię to ostatecznie na jednak te apteczki, które się rzuca. Już gościu, no gdzie byli? Ja pierdzielę. Dobra. O, czekajcie, są medycy, widzę medyków, no. Niech ktoś przyjdzie i mi pomoże. No dalej. Oj, chyba się nie doczekam tej pomocy. Dobra, nie doczekam. O, jest medyk! Dzięki ci wielkie, naprawdę. Okej. O, w dupę, czekajcie. Gdzie oni są? Gdzie oni, kurde, są? Ja im zaraz dam. Ta mapka odrobinkę mi przypomina klimatem takim swoim, ale to dosłownie odrobinkę, bo oczywiście sporo się różni. Blizne St. Quentin, ona się chyba tak nazywała, z Battlefielda 1. To też była taka francuska wieś. Fajna to była mapka, bardzo ją lubiłem. Dobra, idziemy przejmować punkt B. Dobra, ubili go za mnie. Trochę mnie zranili, ale jestem medykiem, to mogę się leczyć do woli. Okej, dobra, to spadamy stąd. Na razie z tego co widzę, kurde, przegrywamy. No słuchajcie, ja nie wiem jak to się dzieje, że większość meczy, na 10 meczy w Battlefieldzie 5 przegrywam 9. Serio. Nie wiem do jakich to drużyn mnie wrzuca, a w Battlefieldzie to akurat ciężko jest samemu na przykład mecz jakiś wygrać, więc trzeba jednak mocno polegać na innych. Samemu się tutaj meczu nie wygra, w przeciwieństwie do jakichś innych gier, jak nie wiem, CSGO czy Rainbow Six Siege. O, w dupę! No ja pierdzielę, 99 obrażeń mu zadałem, no niech go ktoś dobije, to dostanę asystę. Chciałem go z noża dojechać, nie wyszło. Kurde, nie wiedziałem, że ich tutaj aż tyle było, ale jak ja czegoś takiego nie lubię, że wiecie, no 99 obrażeń. Kurde. Trochę się tam też pogubiłem już w tym, co robiłem. No gdzie oni, kurde, są? Jest tutaj jakiś goście na punkcie, ale nikt go nie widzi. Coś czuję, że ja go zobaczę i od razu mnie ubiją wtedy. Dobra, idziemy tam. O, tu są właśnie jakieś piękne pola rzepaku, ale nie tylko. No, naprawdę jest to urokliwa mapka. W tym się można też, wiecie, tak trochę schować. Odrobinkę. I chyba za bardzo nas nie widać, ale nie wiem. Teraz za bardzo nie mam jak tego sprawdzić. Dobra, to idziemy przejąć punkt E. To jest taka dosyć spora mapka, ale no można tutaj grać na różne sposoby. Można sobie grać piechotą, na przykład tutaj, w tym małym tak jakby miasteczku. Tutaj jest sporo takich, jak widzicie, dosyć ciasnych lokacji i można sobie na spokojnie grać takim jakimś piechurem, aczkolwiek są też czołgi, są samoloty, mamy tutaj trochę też otwartych terenów, więc bierzcie tutaj apteczki, ale chyba ja zmienię ostatecznie na te swój ekwipunek ostatecznie na nóż, kurde! Chyba ostatecznie zmienię swój ekwipunek na te apteczki, które się rzuca, bo nikt nie chce brać tych moich apteczek z... Dobra, mam cię, headshot. Wow, czyj to czołg? Jakie przysypanie? Co mnie niby przysypało? Czyj to był czołg? Nasz czy ich?
Ja pierdzielę, co się tutaj dzieje. Dobra, czekajcie, muszę sobie zmienić tę apteczkę na te rzucane, o, bandaże właśnie. Dobra, jest jakiś pojazd dostępny czy coś? No właśnie, z tego co widzę, nie za bardzo. Dobra, gdzie by się tutaj zrespić? Punkt F tam przyjmują, co to ma być? Ja wam zaraz dam. Kurde, trochę jest ich tutaj dużo. Chowają się w rzepaku. Albo tam. Dobra, wiem co zrobię. Ja pierdzielę, gdzie oni mogą być? No są gdzieś tutaj, ale za cholerę ich nie mogę zobaczyć. No gdzie oni są? Wszystkich już wybiliśmy? Ja pierdzielę, dobra. Do niczego się tutaj, jak widzicie, nie przydałem. No nie, 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 odczepcie się ode mnie, dasnej cholery. Jednak się chowali tam w rzepaku. Aha, dobra. Tutaj cała armia szła jeszcze z boku. No na razie to tak słabo trochę, ale czekajcie, jeszcze się tutaj postaram wziąć w garść. O, proszę bardzo, jest jakiś czołg dostępny. Co by sobie wziąć? Jakiś taki ciężki, lekki, czy jeszcze lżejszy? Słuchajcie, ten jest... Dobra, wezmę sobie ten ciężki. Jeszcze chyba nim nie grałem. Czy grałem? Nie pamiętam. Nie. O, tym chyba jeszcze nie grałem. Ale to jest taki ciężki czołg, naprawdę. Oj, ciężko będzie nim grać też. Patrzcie, patrzcie, co zrobię. No, kurde, nie udało mi się. Chciałem ten samolot trafić, ale się nie udało. Fajnie jest taki czołg lekki, którym jeździłem wcześniej. On naprawdę... No dobry, jest bardzo zwrotny. Fajny, fajny czołg. Ten jest taki ciężki. Pierwszy raz w sumie z niego korzystam. Dobra, zobaczymy jak się będzie nim grało. Ale potężna maszyna. Dobra, to jedziemy. No w Battlefield 5 to jest zupełnie inaczej. Inaczej się gra czołgami, bo te wieżyczki teraz nie obracają się od razu. Teraz jest coś jak w World of Tanks. A nie tak jak było zawsze w Battlefieldach, że te wieżyczki się od razu obracały. Zależy jak. Jak jest ciężki czołg, tak jak ten, to wieżyczka się owszem pomału obraca, ale jak jest jakiś lżejszy, to... To tak nie jest. Dobra. To jedziemy dalej. O, wiecie co bym chciał sprawdzić? Moment. No i proszę, pierwszy gość załatwiony. Jest tam ktoś jeszcze? Kurde, gdzie? Dobra, drugi gościu też załatwiony. Ja bym chciał, słuchajcie, zobaczyć jak tutaj się prezentuje ta destrukcja otoczenia. To sobie zniszczy jakiś budynek może. No gdzie oni są? Dobra, kolejny leży. Dwóch nawet załatwiłem. Ale się na mnie uzięli, słuchajcie, ja chyba muszę zmienić pozycję jednak. Dobra. Ja pierdzielę! Jeszcze jeden strzał i ginę. Dobra, trzeba się trochę, słuchajcie, podreperować. Tak to jest, jak jest sporo szturmowców z pancerfaustami. No to jest taka trochę... Tutaj są, kurde, widziałem ich. No obracaj tę wieżyczkę szybciej. Dobra, jest gościu z C4. Znaczy się z dynamitem. Gdzie on jest? Mam gdzie dziadu jeden, to za zniszczenie mojego czołgu. Co ja gadam, z jakim C4? To nie jest Battlefield 3 czy 4, to on z dynamitem leciał. No i zniszczył mi czołg, ale słuchajcie, trochę gości ubiłem. I jeszcze się zemściłem, teraz gram czołgistą, co ja mam? Minę, o kurde. Bo jakiś snajper do mnie, no tak. Właśnie wiedziałem, że jakiś snajper do mnie dupił, tylko nie wiedziałem gdzie on był, dobra. No, więc ciężki czołg, no trzeba trochę w niego wpakować, żeby go zniszczyć, też ma dosyć dużą siłę ognia, ale no jednak ta manewrowość to, no trzeba się trochę pewnie nauczyć grać tym czołgiem, żeby grać nim dobrze. O kurde, tam jest czołg, spadam stamtąd czym prędzej, już mnie tam nie ma.
No nie, 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 nie. Nie ma, ja uciekam. Teraz by się przydał jakiś nasz szturmowiec, żeby ten czołg załatwić, czy coś. Dobra, gdzie oni w ogóle są? Bo teraz... W sumie trochę straciłem orientację. Przez to, że jeździłem tym czołgiem, to... Dobra, czyli ogólnie to przegrywamy. Znowu. Tam był gościu, gdzie on jest? Nie wiem za bardzo, co ja mam tutaj, słuchajcie, atakować, bo prawie wszystkie punkty nam przyjęli. Chwilę pojeżdżę w czołgu i już, kurde, przegrywamy dosłownie na całego. No gdzie on jest? O, to jest dobra taktyka, czyli zasłona dymna, no i można gościa leczyć. Okej. Tam dalej jest ten czołg. Dobra, dwóch załatwionych. Aj, zauważyli mnie, dobra, ale uratowałem jednego gościa, plus dwóch załatwiłem. Ale tam, o patrzcie, tam się medycy chowają, ale nie, oni mi nie pomogą, bo tam jest ten czołg, to nie będą wychodzić. Dobra. Kurde, czemu nikt nagle nie gra szturmowcem? No ja grałem szturmowcem w poprzednim odcinku, to dzisiaj mi się nie chce, więc... Przydałby się, żeby ktoś inny pograł szturmowcem. Zamiast mnie i zniszczył tam ten czołg, bo co to ma być? Ale na razie mi się ta mapka podoba, jest taka całkiem spoko. Bardziej mi się podoba niż te, spustoszenie mam wrażenie. Kurde, oni gdzieś tu są. Ja pierdzielę, ilu ich tam było. Jeszcze tutaj idą. Nie, jeszcze są, słuchajcie. Ja, jeszcze V1 musiała tutaj pierdzielnąć, serio? Kurde! Dlaczego tutaj? V1 to z reguły celują w jakieś punkty i tak dalej. Nie, akurat musiał tutaj gościu pierdzielnąć V1. Ajajaj, niedobrze. Okej, coś czuję, że teraz będą iść na E, więc się tutaj zrespię. Ale na razie widzę, że minusem tej broni jest jej szybkostrzelność. Ale ich jest tutaj na E, ja pierdzielę. I znowu mi jakiś lag złapał. Ja już nie wiem, czy to jest wina tej gry, czy mojego internetu ostatecznie. Nie miałem takich problemów w Battlefield 1 na przykład. Minusem tej broni jest szybkostrzelność. To na razie zauważyłem. A ona, wiecie, jednak często jest bardzo... Nie wierzę, no po prostu. Często jest bardzo istotna ta szybkostrzelność w takich starciach 1 na 1, a tutaj... No to jest taka trochę taki trochę minus tej MP40. Mam wrażenie, że nieraz przez to zginąłem. O, tutaj ktoś jedzie w czołgu. No dobra, podjadę z nim kawałek, o ile jest wolne miejsce na strzelca. Dobra, jest wolne miejsce. A co, mogę tylko jakoś do przodu strzelać, czy co? O, patrzcie, tam jest wrogi czołg, ja. To ja chyba tutaj za dużo... No właśnie. Długo się nie narzyłem jako ten strzelec. To jest, wiecie, tutaj ten strzelec... Na tym czołgu to on z reguły bardzo krótko żyje, więc to jest takie trochę dla mnie bez sensu. O, czekajcie, wezmę sobie może jakiś bombowiec, o! Samoloty to jest w ogóle dla mnie temat... To jest magia w Battlefield 5. W Battlefield 1 fajnie mi się latało, tutaj w piątce to jakoś strasznie słabo mi się lata tymi samolotami. Dobra, spróbuję spuścić bomby na E. Okej, jakieś bomby poszły, ale... Chyba nikogo nie trafiłem. A i tak już nie mam amunicji, muszę wracać na punkt. Na naszego respa, żeby... Kurde, ktoś do mnie strzela. Żeby uzupełnić sobie te bomby, czyli coś, co jest w bombowcu jednak najlepsze, bo z tego minigana to ja tutaj za bardzo się nie nastrzelam. Dobra, bomby uzupełnione, no to zrobię jeszcze jeden nalot, tylko na który punkt? Nie wiem, gdzie są wrogowie za bardzo. O, ja pierdzielę. Dobra, już wiem, gdzie są. Są na punkcie B. Bo widzę, że tracimy B. To czekajcie chwileczkę, czekajcie! Przestańcie do mnie strzelać, dajcie mi zrobić jakiś użytek z tych samolotów, do cholery jasnej. Gdzie jest te B?
A dobra, już pamiętam gdzie. No to słuchajcie, lecimy na... na B. I uwaga, nalot. O, no serio? Tylko trochę trafiłem ten jakiś czołg, jakiś pojazd, dobra. Jeszcze raz wracam na respa, żeby uzupełnić amunicję. I zrobię jeszcze jeden nalot, jak mi się nie uda, to pierdzielę. O, dobra, jeszcze na desą teraz. Okej, okay, tutaj uzupełniłem, no to... jeszcze jeden nalot. Ale na razie moje granie tymi samolotami to jest po prostu, słuchajcie, jakaś porażka. Ło, ja pierdzielę. Dobra, wylatuję stąd. Opuszczam tę imprezę. Oj co, tylko jakieś umoc... no, jeszcze się zabi... nie. Żyję, ja pierdzielę, jeszcze żyję. Nie, strasznie mi się słabo gra tutaj z samolotami w Battlefield 5. Muszę się jeszcze podszkolić. Bo serio, w Battlefield 1 całkiem spoko mi się grał na przykład bombowcami. A natomiast tutaj, no to jest trochę problem. W ogóle z graniem jakimkolwiek samolotem. Jeszcze bombowiec to jako tako, ale jak jest jakiś ten inny samolot, no to ja w ogóle nie mam z niego żadnego użytku. O, i strzelec załatwiony, widzicie? To jest bardzo łatwy cel. Mam ja coś tutaj na czołgi? Nie mam. Ej, patrzcie, jestem sam na B chyba. To mogę przejmować. O, w dupę, ten czołg chyba za mną jedzie. A nie, on jest tutaj, okej. No nie! A nie, to była nasza V1, dobra. Czyli... pięknie, zniszczyła czołg. O, fajnie, 10. poziom. Na szczęście jak nasza V1 pierdzielnie, to my nie giniemy oczywiście, ale... no jak widzieliście, aż odrzuciło mnie do tyłu. Fajny efekt. Dobra, tam są. Okej, no to szybko, przejmujemy to B. Da ktoś amunicję? No tak, ktoś amunicję. Bo już mi się kończy. Czemu nie ma żadnego wsparciucha? Co to ma być? Co tutaj się dzieje? Jasny gwint. O dobra, ktoś mi rzucił ammo. O kurde. Dobra, co tam się odpierdziela? Chyba ja opuszczę tamten punkt, bo... no i dupa. Tam chyba jadą jakimiś czołgami czy coś. O, czasami nadal te oczekiwanie na zrespienie się jest takie same, tak samo długo to trwa, jak było podczas bety. Trochę to lipa, nie wiem czemu tak jest. Dobra, gdzie by się tutaj zrespić? Ten gościu w ogóle z drużyny to już może V1 wezwać, a nie wiem czemu tego nie robi. Dobra, to wiem co zrobię. Spróbuję odzyskać dowodzenie. Przejąć dowodzenie właściwie. Okej. No gdzie są? Ja pierdzielę. O w dupę. To jak my chcemy atakować B, jak oni nam od tyłu jeszcze podchodzą. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda zostać tym dowódcą, bo no gościu już ma V1, może z niej skorzystać, a nie wiem czemu tego nie robię. To jest najlepsze co może być. O, dobra, teraz sobie wezmę lekki czołg. Aha, dobra, już mi go ktoś ukradł. A to niech spadają. O, dobra. No gościu już chyba nawet nie zdąży tej V1 wezwać, bo... zobaczcie. Już jest koniec rundy. Dobra, leży. O, tam jest czołg, ja pierdzielę. No i czemu mnie takie jakieś dziwne lagi łapią? Co to ma kurde być? Trzymaj apteczkę. No i był jeszcze jeden gość. Ajajaj, podniesie mnie ktoś? A nie, patrzcie, wygramy chyba. Jasny gwint, jest, dobra. To się na sam koniec jednak wzięliśmy w garść. O, to mi się kurde podoba, no. I gościu miał punkty na V1 i jej nie użył. No co za młot, naprawdę. Jednak zwycięstwo, ale jak widzicie, naprawdę minimalne. Wygraliśmy 11 tiketami. Raz wygrałem jednym tiketem. No to po prostu to dopiero było. Walka wyrównana do samego końca. Dobra, tym razem pokażę mi tutaj moje osiągnięcia, bo w poprzednim odcinku pamiętam, że ten ekran podsumowania w ogóle został z jakiegoś powodu pominięty. I taką właśnie wygląda w Battlefieldzie 5. No takie moje statystyki to są, no jako tako.
aczkolwiek mogłem się postarać trochę bardziej. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!